Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na informacje dnia. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważna jest modernizacja polskiej armii. Dziś w tej sprawie pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy obradowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W jaki sposób kształtować ten proces modernizacji polskiej armii tak, aby w jak największym stopniu zarazem móc w każdej chwili stanąć skutecznie do obrony ojczyzny. Nie tylko poprzez supernowoczesne systemy, supernowoczesne czołgi, supernowoczesną obronę antyrakietową, supernowoczesną obronę przeciwlotniczą, sterowaną cyfrowo, ale poprzez po prostu dobre wyposażenie, podstawowe wyposażenie zwykłego żołnierza, piechura, który zgłosi się na ochotnika i po krótkim przeszkoleniu będzie w stanie skutecznie bronić i będzie stanowił realne zagrożenie dla wroga. Tak realne, że nie będzie warto zaatakować, ponieważ zagrożenie gigantycznych strat materialnych, a przede wszystkim ludzkich, będzie ogromne. To jest niezwykle ważny w moim przekonaniu etap modernizacji polskiej armii w taki sposób, aby cały czas zachować bezpieczeństwo kraju w jak największym stopniu. W Sejmie ruszyły prace nad rządowym projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Regulacje przewidują wsparcie finansowe dla uchodźców, gwarantują im legalny pobyt w Polsce, a także umożliwiają dostęp do rynku pracy. Dzisiaj, kiedy Ukrainy bronią mężczyźni, żołnierze, ochotnicy, my musimy zadbać o tych, którzy uciekają spod okropieństw wojny. Uciekają, gdy na ich domy spadają bomby. To głównie starcy, kobiety i dzieci. To nasz obowiązek, aby poczuli się w Polsce bezpiecznie. Aby znaleźli tutaj, w naszym kraju, schronienie, tak jak i my wielokrotnie w swojej historii znajdowaliśmy schronienie, gdy dotykały nas nieszczęścia. W najbliższy piątek na wniosek prezydenta odbędzie się Zgromadzenie Narodowe. Trwają starania, by w obradach zdalnie udział wziął prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Będzie to orędzie, wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wiem, że czyni starania również o to, żeby mógł wystąpić przed posłami i senatorami także pan prezydent Biden. Mam nadzieję, że to się uda. Byłby to piękny gest w sytuacji, kiedy w sobotę obchodzimy 23. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Dzisiaj widzimy, jak ważny to jest sojusz, jak ważny to był krok i jak bardzo potrzebujemy tego poczucia bezpieczeństwa, które przynależność do NATO nam wszystkim daje. Gdyby była możliwa obecność zdalnie oczywiście, ale jednak pana prezydenta Bidena czy szefa NATO, to byłby to naprawdę mocny gest. Ale tutaj toczą się rozmowy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mam nadzieję, że zakończył się sukcesem. A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym dniu szczególnie pamiętajmy o wszystkich kobietach z Ukrainy, które od początku rosyjskiej inwazji z ogromną odwagą dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci i zapewniają wsparcie swoim mężom, którzy walczą o obronę ojczyzny. Dziś największe wyrazy uznania należą się kobietom z Ukrainy, które każdego dnia od wybuchu wojny pokazują światu swoją siłę. Mimo strachu zapewniają swoim dzieciom bezpieczeństwo, uciekając z terenów objętych wojną. Dzisiejsze święto to także okazja do tego, aby zwrócić się do kobiet w Rosji, o co zaapelowała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Zwracam się z apelem do kobiet na całym świecie. Nie możemy pozostać obojętne wobec wojny na Ukrainie, która z dnia na dzień pochłania coraz więcej ofiar, także wśród ludności cywilnej. Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to jedno z najważniejszych świąt w Rosji. Wykorzystajmy tę szczególną okazję, by zwrócić się do wszystkich kobiet w Rosji z apelem o powstrzymanie toczącej się w Ukrainie wojny. Możemy to zrobić za pomocą mediów społecznościowych. Pierwsza dama zaproponowała, by dziś na Facebooku czy Instagramie pojawiły się zdjęcia kobiet z napisem: rosyjskie kobiety, zatrzymajcie wojnę. Osoby chętne, które chcą w tej akcji uczestniczyć, zresztą już bardzo wiele osób uczestniczy, mogą z naszej strony internetowej prezydent.pl, z naszych mediów społecznościowych pobrać te grafiki. Można też samemu na kartce papieru napisać hashtag kobiety rosyjskie, zatrzymajcie wojnę. Mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Przyłączenie się do akcji nie kosztuje wiele, ale wiele może zdziałać, szczególnie dla tych kobiet z Ukrainy, starszych i młodszych.
W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum Reklama alkoholu, promocją pijaństwa i uzależnień. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka. Polska w skali Europy przoduje w emisji reklam alkoholu w telewizji. Wszystkie zakłamują obraz rzeczywistości, wskazywał przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Dlaczego słychać tam radosną muzykę, a nie słychać przerażającego płaczu dziecka, którego ojciec wraca z alkoholowej libacji? Dlaczego mówi się o alkoholu jako źródle radości, a nie mówi, że to także źródło bólu i cierpienia, źródło samotności i poniżenia, jakiego doświadczają chociażby tysiące dzieci przebywających w domach dziecka? To właśnie na najmłodszych najczęściej odbija się uzależnienie od alkoholu, wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Dziesiątki tysięcy spraw rodzinnych w sądach, a każda sprawa rodzinna w sądzie rodzinnym, a jest ich 500 000 rocznie, to większość z nich ma swoje podłoże w alkoholu. Dlatego też niezwykle ważne jest właściwe wychowanie dzieci i młodzieży. Bez tego nie można skutecznie przeciwstawić się nałogom ani ich promocji w przestrzeni medialnej. W wychowaniu, poza szczególną rolą rodziców i opiekunów, istotne miejsce zajmują też szkoły, wskazywał minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Polska szkoła ma narzędzia do kształtowania u uczniów postaw trzeźwości i wolności od alkoholu oraz innych środków uzależniających. Potrzeba natomiast pracy i zaangażowania, aby je w odpowiedni sposób wykorzystać. Te działania podejmujemy i będziemy kontynuować. Nie sposób jednak oczekiwać, że reklama i promocja środków uzależniających przestanie oddziaływać, wskazywał szef resortu edukacji. Dlatego zwrócił uwagę na poszukiwanie nowych, skuteczniejszych form działania, na przykład rówieśniczych. Bo jak wskazywał, to właśnie wpływ środowiska rówieśniczego na szkolnym etapie ma w życiu młodego człowieka charakter dominujący. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 18:05. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.